Król nam Chryste. Witam Was na kolejnej zbiórce. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o posługach w Kościele, święceniach i szatach liturgicznych. Na początku powiedzmy sobie, czym różni się posługa od błogosławieństwa do pełnienia funkcji. Błogosławieństwo do pełnienia funkcji mamy my, jako ministranci. Możemy być ministrantem, można być ministrantem Słowa Bożego, natomiast posługa otrzymuje się od biskupa. Obecnie w Kościele są dwie posługi. Posługa lektora stałego, ustanowionego i posługa akolity. Posługa lektora uprawnia osobę, która ją przyjęła, do na przykład przewodniczenia niektórym nabożeństwom, różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale. Lektor ustanowiony ma także pierwszeństwo do głoszenia, do czytania Słowa Bożego. Powinien także ożywiać życie duchowe w parafii i wspomagać w tym właśnie księży pracujących w danej parafii. Akolita natomiast jest pierwszym usługującym. Ma pierwszeństwo nad wszystkimi ministrantami, czy to innymi po prostu, którzy pomagają, usługują przy ołtarzu do właśnie wykonywania tych funkcji. Akolita także jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, może ją rozdawać w nadzwyczajnych przypadkach lub na przykład zanieść ją osobie chorej, która musi przebywać w domu. Natomiast przechodząc do święceń, wyróżniamy trzy stopnie święceń kapłańskich: diakonat, prezbiterat i sakra biskupią. Diakoni są wyświęcani po to, aby wspierać kapłanów. Czynią zasadniczo bardzo podobne funkcje co ksiądz, co kapłan, jednak nie mogą sprawować tych czynności stricte kapłańskich, czyli nie mogą sprawować mszy świętej, nie mogą spowiadać, bądź sakramentu namaszczenia chorych, ponieważ są to sakramenty często związane z rozgrzeszeniem. Oni są po to po prostu, aby wspierać, czyli mogą na przykład właśnie przewodniczyć różnym nabożeństwom, mogą rozdawać komunię świętą już jako zwyczajny szafarz, czyli w każdym przypadku mogą pobłogosławić małżeństwo, mogą ochrzcić dziecko. Natomiast kolejnym stopniem święceń jest już są właśnie święcenia prezbiteratu. No, czyli po prostu każdy ksiądz czynią po prostu te wszystkie funkcje, które czyni każdy tutaj ksiądz z naszej parafii, które widzicie. Odprawia mszę świętą, spowiada, chodzi do chorych, posługuje. Natomiast kolejnym, trzecim stopniem święceń są właśnie święcenia episkopatu, święcenia biskupie. Każdy biskup jest pasterzem ludu Bożego. Biskupi są następcami tych, których powołali apostołowie. I tak właśnie od apostołów nawzajem, czy to na biskupa, czy to na kapłana, albo diakona, nakładane są ręce. Jest to sukcesja apostolska. Tak samo jak apostołowie nakładali ręce, tak samo teraz biskupi nakładają ręce, przekazując Ducha Świętego. Czy to w sakramencie bierzmowania, czy to w sakramencie święceń. Szatami liturgicznymi diakona są alba, cibulu, stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku oraz dalmatyka bądź kapa. Tak wygląda dalmatyka właśnie. No i tu jest stuła diakona. Oczywiście diakon i kapłan, prezbiter, mogą używać tej samej stuły, jednak niektóre stuły są tak przygotowane i tutaj można zobaczyć elegancko zszyta, żeby wygodniej ją było nosić i lepiej wyglądała po prostu. Natomiast szaty liturgiczne prezbitera i biskupa są zasadniczo takie same. Alba, cingulu, stuła, ornat, bądź kapa, w zależności od tego, co sprawuje, czy Eucharystię, czy przewodniczy jakiemuś nabożeństwu. W Kościele Rzymskim używamy sześciu kolorów liturgicznych. Biały, którego zazwyczaj używamy w uroczystości i ważniejsze święta. Czerwony, podczas mszy o tematyce z Duchem Świętym, mszach o Męce Pańskiej lub w święta i wspomnienia męczenników. Zielony w okresie zwykłym. Fioletowy, na Adwent, Wielki Post, bo jest też używany w mszach za zmarłych. Różowy, używany dwa razy do roku, w niedzielę Gaudete oraz Letare. Oraz czarny, w mszach za zmarłych, podczas pogrzebów, obecnie jest dość rzadko używany.